Zjednoczenie Graciarzy Pomorza. I jest ze mną tak. Część reprezentacji, jest ze mną Marcel. Siema. Tak. Paweł. Paweł. Cześć. Preston. Preston. Cypis. Marcin. Medyk. Mateusz, cześć. Cześć. To jest medyk w naszej grupie. Pan doktor. Pan doktor. Dobra, to co to jest to zjednoczenie w ogóle? Tak, otóż Zjednoczenie Graciarzy Pomorza, jak sama nazwa wskazuje, chcemy po prostu sobie zjednoczyć... I nazwa bardzo oryginalna. Tak. Chcemy sobie po prostu zjednoczyć ludzi zajmujących się niekoniecznie fajnymi samochodami, jakimiś tam, prawda, wymuskanymi klasykami, ale też takimi, które no, są trochę spracowane. Nie ukrywajmy tego i po prostu razem się wspólnie bawić, organizować zloty. Kiedy powstało zjednoczenie? W kwietniu tego roku. Okay. Pewnie sporo ludzi nasze mordy kojarzy z FSO Pomorze, ale z FSO Pomorze to jest zupełnie co innego. Okay. Mamy wspólnych ludzi, ale robimy coś od nowa. Jakiś nowy pomysł. Tak, nowa formuła. Okay. I jakby dobra, ale tu mamy, poczekaj Marcel, tu mamy męskie grono. Rozumiem, że jak ja bym chciał do was dołączyć, to mogę, ale jak jakaś dziewczyna? Nie. Oczywiście, że tak. No, podpuszczam. No. Akurat w tym... W sensie chodzi mi o to, że tutaj zebraliśmy się jakąś męskim taką grupką, nie? Męskim gronie, tak, ale jeszcze wymieńmy, kto tam u was... Kobiety. No. Jak najbardziej też mamy. Mhm. Jak najbardziej przyjmujemy. No, Preston przyjmuje. Dziewczyn, jest Emilia? Trochę dziewczyn mamy, tylko akurat jedna pojechała do Grudziądza. Emilia, pozdrawiamy. Druga pojechała gdzieś w zachodniopomorskiej. Jowita. I jest jeszcze Ola Gopnik, która musiała już pojechać, a jeszcze z nami była. Mhm. No, warto w tym miejscu dodać, czym Emilia pojechała do tego Grudziądza. Tak, Cinquecento 900, podrzucając tam po drodze żuka, którego tam pewnie tam będzie widać troszeczkę za nami w pewnych momentach. Mhm. Za nami Intergratia, która odbyła się, czyli pierwsza taka imprezka, tak, nie? Tak. Integracyjna w Kosakowie, na terenie, czy obok Muzeum Służb Mundurowych. Tak. No dobra, a co w planach jeszcze dalej? Generalnie jak ja bym chciał pomieszkać sobie na Pomorzu i dołączyć do was, to czym mogę przyjechać? Wszystkim. Tak naprawdę wszystkim. Tutaj zależy nam... Tutaj liczy człowiek. Tak, tutaj się liczy człowiek. Tak okay. Naprawdę, no dobra, może tak troszeczkę uściślimy. Cypis, no, czyli minimum wspomnijmy o tym tam stojącym, tak, to jest ale on Audi. Ma... Audi. Może nie pasuje do klimatu FSO, zastawy i tak dalej, ale to też jest grat, bo ma okay. Na karku już 26 lat i prawie bańkę przebiegu. Przy 780 tysiącach zepsuł się licznik, po prostu przestał liczyć. No jest to auto, no jest to typowy grat, no nie warty więcej niż 4000 zł. Ale jest fajny, kocham go, nie sprzedam, będę robił. Okay. No dokładnie, często... Zrzeszamy graciarzy. Tak, zrzeszamy graciarzy, często przyjeżdżają do nas ludzie, którzy przyjeżdża Golf 2, na przykład kolega Paweł jeździ uniakiem teraz. Tak. Pokażmy Uno, tak. Pokażmy Uno, osobny film będzie o nim. I nieważne, że to jest Fiat Uno. Każdy lubi swojego grata. Dokładnie. Okay. Tutaj chodzi o wspólną zabawę, wspólne spędzanie czasu, wspólne naprawianie tych samochodów i wspólne ich obśmiewanie. Okay. No bo żeby nie zwariować, to trzeba się z nich śmiać. Okej. Okay. Dobra, a no chciałeś coś o Uno powiedzieć. Nie, coś innego przypomniał, ale nie wiem, czy to tak można na wizji. No mów! Jebana HV-ka. No tam wypikają. Nie, tak. Zaznaczymy, że to nie dla dzieci jest. Nie dla dzieci, dokładnie. A czy tutaj też nie chodzi tylko o samochody, tutaj też chodzi o... różne, no, ale też o różne sprzęty, tak? Bo też sprzęty grające, tutaj Paweł się zajmuje sprzętami tak, grającymi, audiowizualnymi.
I w ogóle gramofony, taki... powiedz coś magnetofony, kompakty, nie no, śpiewaj. Nie no, Disco Boy. Nie no, dokładnie. Nie no, tak. śpiewał w sobotę. Zdarł tak, sobie biedak głos. Zgadza się. Zdarł sobie biedak głos. No, po takich zlotach też biegam z kamerą VHS. Tak, naprawdę? Tak, nagrywam. Gdzie można to na YouTubie oglądać? Nie można. To musisz pojechać do niego. Tak, musisz pojechać do niego. On na telewizorze kineskopowym uruchomić. Dokładnie. Jak najbardziej. Ale wiesz, to jest taki super klimat, nie? Tak. VHS. Tak, tak. Bardziej, to są lata 90. Tak, no. bardziej właśnie lecimy w takie lata 90. Taki, ogólnie taki lifestyle, tak? A co oprócz świetnie. Właśnie, co VHS, magnetofony, tak? Tak, winyle ogólnie, kasety, kolorofony, tak, bo ja w zasadzie się też zajmuję gromadzeniem sprzętu. Przeważnie jest to sprzęt nasz polski, Unitry. I mam tego mnóstwo, no mnóstwo tutaj koledzy mogą, prawda Rafał, potwierdzić, no, jak tam tak. ciężko się... Tak. Ciężko jest przetrwać, co? Tak. Przejść ciężko, gardła. Tak, i ciężko przejść. A co najważniejsze, ten sprzęt żyje, działa i jest cały czas właśnie, używany. Właśnie, dobra, a spotykacie się jakoś regularnie? Jakby ktoś na przykład chciał, kto oglądnie ten filmik, przypadkowo dołączyć do Was, to jak to? Tak, trzeba obserwować naszego fanpage'a na Facebooku, Zjednoczenie Graciarzy Pomorza, naszego Instagrama. I ostatnio nasze nowe dziecko, w sumie dziecko Jowity. Wiem jak to brzmi, bo Jowita jest moją dziewczyną. Ale to jest takie, prawda, personalne dziecko, czyli strona Zjednoczenie Graciarzy Pomorza.pl. Okej, okay. I co na tej stronie można się dowiedzieć o najbliższych wydarzeniach? Nie? Aktualnie urządzamy taką dość dużą imprezę pod koniec sierpnia, dokładnie 29 sierpnia, o której już wspominaliśmy na zajawce, jaką nakręciłeś. W Kosakowie. 29 sierpnia Przodkowo, w sumie niedaleko stąd, jakieś 10 km obok Gdańska. Od 10 do 15 będzie to festiwal pojazdów nieudanych, nieznanych i zapomnianych. I po prostu chcemy zebrać szerokie spektrum różnych dziwnych pojazdów. I absurdalnych przede wszystkim, żeby móc je pokazać gawiedzi, tak? I też będą między innymi Paweł będzie operatorem. Paweł będzie DJ-em, więc będzie leciała muzyka z kaset magnetofonowych. Zgadza się. Z płyt gramofonowych. Tak, z płyt gramofonowych. Będzie klimat i dość dużo, znaczy trochę osób spoza Trójmiasta się w ogóle planuje wybrać, co bardzo nas cieszy ogólnie, bo nie ukrywamy, że wszelkie siły, jakie w tej chwili mamy, to pakujemy w tą imprezę, żebyśmy się mieli gdzie wspólnie wszyscy bawić. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczmy jeszcze raz. Uno, tak. Grat. Zastawka. Kocham ją. No. Zastawka pod grata. Zamknę uszy. Stała reprezentacja Poltki. Ale jest i Audica. Co jeszcze takiego? Na pewno Żuki, tak? Co jeszcze macie? Są Żuki. Tak, Rafał ma upośledzenie, ma jeszcze Poloneza Traka. No ale to tak, jesteście... Tak. Kto widzi wasze twarze, to wie, że od razu się kojarzą z Polonezem. Tak, no ja się Polonezami zajmuję ponad 15 lat. No dobra, Fiat jeszcze. Ponad 15 lat, ale nie tylko, to jest nie tylko polska motoryzacja, tak? Nie tylko motoryzacja z krajów demokracji ludowej, bo są też chłopaki, którzy przyjeżdżają Jetą, Michał, tak? Golf. Nie, co stare. Tak, Fiaty Uno, bo to jest tylko jeden z takiej reprezentacji. No, ciężko nazwać. Cinquecento. Wszystko tak naprawdę. W słowniku ciężko znaleźć definicję grata, nie? Ale stało się popularne. Słowa absurd. Tak. Jeżeli samochód jest absurdalny, po. W jakiś sposób dziwny, nietypowy, spatencony. A zaraz mówisz o tej imprezie, tak? Nie, w ogóle. W ogóle, okej. Spatencony albo po prostu słaby. No, czy Polonez Karo jest dobrym samochodem? Nie jest dobrym samochodem. Wiesz. Jest średnim samochodem. Wiem, bo zajmuję się Polonezami od 15 lat. No, co najmniej. Już nie pamiętam ile.
No proszę, tu jeszcze jest ważna stawka. No. Ogólnie Zjednoczenie Graciarzy Pomorza to nie są też tylko ludzie, którzy tutaj spotykamy się, poznajemy, których widzisz tutaj, o których wspomnialiśmy, ale są to też osoby, które obserwują fanpage'a i dojeżdżają, dołączają do nas. Tak nawet jak przypadkowo nas Przypadkowo, spotkają. To też było widać na tej integracji w sobotę, gdzie przyjechało naprawdę dużo osób, których nie znaliśmy. Przyjechały rodziny z dziećmi i tak dalej. Ja te osoby widziałem po raz pierwszy. Były też osoby, których po prostu nikt nie znał w gronie znajomych, a to tylko zasługa między innymi Marcela i Owity, którzy tam kręcą ten fanpage i tak dalej i ludzie dołączają do nas. Okej. Jeszcze jedna. Dobra. Z racji tego, że Integracja naprawdę się spodobała, przyjechali ludzie, których żeśmy poznali. Integracja, czyli po prostu spotkanie. Tak. Integracja, tak? Okay. Nieważne. Ważne jest to, że bardzo się spodobała i postanowiliśmy zrobić drugą integrację, która odbędzie się w tym samym miejscu, w Kosakowie, obok wystawy Muzeum Służb Mundurowych, na którą serdecznie zapraszamy. I odbędzie się 21 i 22 sierpnia. I to też będzie dla chętnych impreza dwudniowa z zabawą do białego rana. Ty, dwudniowa mówisz? Tak. O, to gdzie nocleg? W samochodach albo w namiotach. Aha, czyli tam na terenie, tak? Tak. No, okay. Za pierwszym razem tak się to skończyło i było naprawdę fajnie. A, to ta integracja się skończyła nocna. O poranku. A, o poranku, okej. Okay. No to dobrze. No w końcu wyjazd integracyjny musi się skończyć jakąś integracją, nie? Ja cały czas czekam na jakieś regularne spoty klasyków w Trójmieście. Bo co roku mam wrażenie, że ciężko. Regularne, nie takie, wie, spontaniczne. Wiesz co, w tym aspekcie współpracujemy z kilkoma takimi zrzeszeniami, między innymi Young Timers Trójmiasto, Classic Cars Trójmiasto. Wiem jak to zabrzmi, malutki. Ale mam małego. Wiktor, pozdrawiamy Cię, genialna nazwa na fanpage i zawsze jest śmiesznie. Którzy to, no i Mercedes spod Trójmiasto. Którzy to organizują różne wydarzenia tutaj takie większe, albo współtworzą, pomagają i wtedy się tak naprawdę spotykamy i cyklicznie różne rzeczy się dzieją albo pod Operą Leśną, albo pod stadionem, co to teraz? Polsat Arena się nazywa. Polsat Arena. Tak, w Gdańsku. Może to nie jest takie, że to jest co miesiąc, co tydzień, czy tam co dwa tygodnie, ale jak już są zrobione, to są już zrobione te wydarzenia bardzo fajnie. No jeszcze trzeba wspomnieć o Trójmiasto klasycznie, bo to tak naprawdę oni zapoczątkowali takie wydarzenia, nie? Tak, ścieżka, nie? Tak. Trójmiasto klasycznie to zapaliło. Zapaliło, a reszta tak naprawdę my tylko kontynuujemy, staramy się kontynuować i pomagać w tworzeniu takich eventów.